Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Snow i zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Fear Extraction Point. W poprzednim odcinku były małe problemy, ponieważ był wysyp, mega wysyp przeciwników. Mam nadzieję, że teraz takiej nie będzie i mam nadzieję, że już w ogóle takiego nie będzie, ponieważ muszę powiedzieć szczerze, nie podoba mi się to, co na razie widzę, ponieważ podstawka gry była idealnie zbalansowana pomiędzy horrorem a FPS-em. Tutaj, pomimo tego, że na początku mieliśmy małego mindfucka ze strony fabuły, to później gra jest, jak na razie przynajmniej, nakierowana, i to bardzo silnie, w stronę klasycznego FPS-a. Mam nadzieję, że to ulegnie zmianie. Nie! Co tam się stało, do jasnej cholery? Okej. Okay. O, ptaszek tu siedzi. Dobra, a co my mamy zrobić? Jak się włączało... Nie wiem, jak się włączał ten briefing cały? Powiesz mi? Nie powiesz mi? Nie? Dobra, to nie. Jak u nas z amunicją? Dobra. Halo? Tam? Ptak. Dobra. Z tego co pamiętam, mamy się przedostać do... Chłopie! Czy coś tu jest? Nie. Chcesz, żebym dostał zawału serca? Nie mierz we mnie. No. Masz pomagać, nie przeszkadzać. Czy ty wstaniesz? Bad feeling about this. Ja również. Ale widzę apteczkę. On jakby przez chwilę się poruszył. Snajperka. Snajperka, snajperka. Moja. Coś mogę tu zabrać? Mina, pancerz. Dobra, zapisywanie. Tak. Na razie nikogo nie widać. Ale zapewne zaraz się to zmieni. Serio? Na razie nie widzę żadnego miejsca, z którego mogliby strzelać. Ale na wszelki wypadek chowajmy się za osłonami. Dobra, pójdziemy tutaj sprawdzić. Okej, tu są jakieś drzwi. Oczywiście nie mogę otworzyć. Tutaj nic nie ma. Tutaj również. Pójdziemy okrężną drogą. Nie chcę na razie wychodzić za bardzo na otwarty teren. Shit. No, nie widzę go. Strzelajcie do niego, do niego, do niego! Czy właśnie coś wybuchło? Uhohohoho. Nie pierniczycie. Dobra. Czy tutaj coś znajdę? Chciałbym znaleźć więcej... No to się strzelaj. Mam nadzieję, że on nie może zginąć. To by było niefortunne.
Dobra, tutaj było jakieś przejście. Spoko, ja chcę pozbierać tylko broń. Jeszcze tu był gdzieś trup, tak? Tak. A... Chłopie... Nie poganiaj mnie. Okej, tam są. Aha, widzę, że ty już załatwiłeś sprawę za mnie. Byłoby bardzo źle, gdyby tu jakiś granat upadł. Okej. Zero apteczek, zero. Nie podoba mi się to. Dlaczego on wszedł beze mnie? A tutaj coś? Tu jest tak, ta droga. Dobra. Gdzie on poszedł? Okej, jest jeszcze jedna apteczka, to... Wyleczymy się. Czy ja mogę to... Nie. Apteczka, tu. Tu nic. Tu nic. Znowu otwarty teren. Aha. Gdzie? Z której strony? Właśnie, to chcę. Popatrzmy, popatrzmy. Okej. Wow. You go check that out. I'll get this gate open. Serio? Ja może pobawię się betoniarką. Get going. Okay, get going. Dobra, będzie nieprzyjemnie. Mamy spowolnienie wyłączone. I ja jestem... Dobra. Mikrofon włączony. Tak, na wszelki wypadek, żeby nie marnować amunicji do karabinu. Wow! Wow, 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 co się tam dzieje? No wiesz, gdybyś chciał współpracować, wziął tą deskę, położył gdzieś tutaj, to ja bym sobie przeszedł. Albo gdyby nasz bohater chciał użyć rączek swoich. Dasz sobie radę. Ja tutaj zapewne będę miał spotkanie z Almą. Ja ci dam rzucać granat, jak to? Uciekamy, uciekamy. A jeszcze jeden się tam czai. Myśli, że go nie widzę. Wstaniesz? Nie. Świetnie. A, ty masz ten zwykły karabinek. Czy ja tutaj coś mogę sobie podnieść? Nie. Szczerze powiedziawszy, nie będę się śpieszył, żeby pomóc mu. Wow, 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 wow.
on nie wyrażał chęci pomocy mi, kiedy tego potrzebowałem. Au! Jak Bóg kubie, tak kuba Bogu. No bo przynajmniej teraz się skupi na tym. Oj. Ty głupia wieżyczko. O, teraz zaczęła strzelać. Pomożemy. Świetnie. Zabierzemy sobie amunicję, którą tutaj pan zostawił. Zapiszemy grę. A to co to jest? Striptease. Shit. Dobra. Kurczę, ja tak bardzo bym chciał tą broń zabrać. Ale skoro tutaj mają być snajperzy, to muszę mieć czym z nimi walczyć. No dobra, może jakoś przeżyjemy. Zastanawia mnie tylko to, dlaczego tutaj tak dużo jest ptaków. I czy ja mogę... Wow, co się właśnie stało? Przeczuwam Alwę. To jesteś ty? Ty. Jeszcze ktoś? Wow. Co się właśnie stało? Jakiś spóźniony zapłon? Okej. Ty żyjesz jeszcze, chłopie? Dobra, żyję. Jakoś sobie chłop daje radę. Tak więc zejdźmy. Szybko, 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 szybko. Zmieniamy od razu broń. Tędy mam raczej kiepskie szanse się przedostania tam, gdzie on. Którędy? Czy ja znowu nie widzę oczywistej oczywistości? Halo? Ktoś mi pomoże? Skakanie na te budynki raczej nie przyniesie mi nic dobrego. Może teraz, jak to wszystko rypnęło, to gdzieś utorowało się nam przejście.
To jest moja wieżyczka. Tutaj nie mamy po co iść. Więc... Aha. Ja ci dam. Back away, back away. Ty dziadu jeden, ty. No, opadaj. Świetnie. Raz narzeka. Później chwali. Ciebie nie chcę. Ciebie również. Ciebie nawet podnieść nie mogę. Dobra. Idziesz? Idziesz. Dobra, to ty sobie tam sprawdź. O, komuś rączkę urwało. Aha, zachęcające miejsce. O, fuck. Careful. I've got a bad feeling about this. Nie tylko ty. What were they trying to keep out? Tak, jeszcze tylko posprawdzam. Wow. Holy shit. Co się tu stało? Some of these people killed each other. Did this to himself. A skąd ty to wiesz? Po czym wnosisz? Dlaczego ty... Okej. Okej, 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 Alma, przepraszam, przepraszam. I nie mogę używać spowolnienia. Fuck. Czyli będzie jakaś akcja. Gdzie ty się podziałeś? Tutaj. Tu są drzwi. Tu też są drzwi. Fuck. Not good. Oh yeah. Yes! What the fuck? Uh-oh. Oh, fuck. Oh, she. Oh, sh. Pożyczam. A ja? O-o. Wasz! Co? Co się właśnie stało? Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Cofam to, że jest tutaj złe wyważenie pomiędzy horrorem a FPS-em. Cofam. Tak, oczywiście latarka musi mi zgasnąć. Latał po tym magazynie jak nie wiadomo co. W Egzorcyście nawet takich rzeczy nie było. Jak myślicie, jest nadzieja, że żyje? Nie. Nie ma nadziei.
Nadzieja umiera ostatnia, ale on chyba szybciej to zrobił. I znowu nie mogę używać spowolnienia, co oznacza tylko jedną... Okej. The fuck? Halo? Jeśli ja mam z tym czymś walczyć, dziękuję bardzo. Ja już naprawdę, no, dostanę schizy. Tam ktoś właśnie stoi. Nie, to pachołek. Padnij. Ten jest magiczny, przytwierdzony. To... Aha, tamtędy mam iść, dobra. Oho, ojeju. Dobra, chyba jednak tędy mam iść. Okej. Wow. Nieźle, nieźle. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Wywaliłem w to coś cały magazynek z karabinu, a to nadal żyło. Znajdź wejście do metra. Będę zapisywał co 10 sekund. Ja nie chcę w to grać. Od dzisiaj, jak powiem, że nagram jakąś grę, nie bierzcie tego dosłownie. W takich chwilach czasami żałuję. Kucnij, przejdź. Wstań. Dobra, gdzie my jesteśmy? Okej, z tej furgonetki mogą wyskoczyć przeciwnicy. Naprawdę bym się nie zdziwił, jeśli tak by się stało. Coś tutaj może... Apteczka, okej, świetnie. Tutaj może jakaś zbugowana? Nie. This is Echo 6. We've reached the first marker. Roger, Echo 6. Secure the area. Intruders have been confirmed. Okay. Flashlight. It was over there. Rozwiążemy to tak. Mógłbym tam nawet wrzucić wieżyczkę, ale szkoda mi. Czasami mogą być przydatne, nikogo nie widzę. Czy tam są jeszcze... Gdybym wiedział, gdzie oni stoją... Padł. Dobra, chyba wszyscy. Albo i nie. Ha
Wow, mam nadzieję, że ta muzyka mnie nie zagłusza. Co to jest? Wow. Koleś, ale żeś się wstrzelił. Jeśli muzyka była za głośno, to przepraszam. Muszę powiedzieć, że ta broń jest bardzo fajna. Mam nadzieję, że więcej uda się jej znaleźć. Ja tutaj zapiszę grę. Zapisała się? Zapisała się. I w tym momencie wam podziękuję. Ten odcinek już trwa 26 minut chyba, tak więc wystarczająco, na wszelki wypadek. A więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.